Dużo się mówi o temperaturze, o momencie siewu kukurydzy. Kiedy tak naprawdę optymalnie próbować wybrać ten moment? Kukurydza, wiadomo, że jest rośliną ciepłolubną i ogólne wymagania temperaturowe są w granicach między 6 a 10 stopni Celsjusza. Jest to niezbędna minimalna temperatura konieczna do rozpoczęcia procesu kiełkowania nasion kukurydzy. W zależności od typu odmiany te wymagania są troszeczkę różne, mianowicie dla odmian typu Flint często wystarczy już 6, 7, 8 stopni Celsjusza, kiedy posiada gleba na głębokości siewu i wtedy rozpoczyna się już kiełkowanie. Dla odmian typu Dent te wymagania temperaturowe są nieco wyższe, tam ta temperatura powinna być w granicach 10 stopni lub wyższa, wtedy to kiełkowanie jest dużo szybsze i lepsze. Czy obserwacja miszka lekarskiego to jest dobry pomysł? To na pewno jest dobry pomysł, ponieważ kwitnienie miszka lekarskiego jest jakby datą fenologiczną wyznaczającą nam termin siewu również kukurydzy. Jest to jednak data orientacyjna i tak jak w przypadku tego sezonu miszek już kwitnie, a gleba niestety nie uzyskała jeszcze odpowiedniej temperatury. Na pewno są to dużo bardziej trudne warunki do wschodów dla kukurydzy w tym sezonie, aniżeli w sezonach wcześniejszych.